Partnerem programu jest Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Zgodnie z obietnicą zaczynamy kolejną godzinę od Biblioteki Norwida. Ze mną w studiu jest Kinga Szczeniecka, starszy kustosz z działu magazynów i zbiorów zabezpieczonych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Magdalena Faron, bibliotekarz, specjalista do spraw public relations. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego kiermaszu książki winobraniowego. To jest coś, co co roku pojawia się przed gmachem głównym Biblioteki Norwida. Co my tam możemy kupić? Jakie pozycje w tym roku się pojawiły? Na tym kiermaszu, tak jak na poprzednich, mamy przede wszystkim literaturę piękną. W większej części jest to opcja piękna. Polską też mamy. Literatura naukowa, popularno-naukowa, w tym regionalia. W tym roku, to znaczy na tym kiermaszu, mamy dużo wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Mamy też dużo książek, pięknych, nowych książek, powieści w języku niemieckim. To jest i podręczniki. To jest tak, każdy kiermasz jest troszkę inny, jeśli chodzi o ofertę. I tym razem też, może nie pierwszy raz, ale jest on wewnątrz budynku Norwida, ponieważ w tym miejscu, gdzie stał namiot, są teraz piękne kwiaty i trzeba wejść do budynku i w tak zwanym patio, czyli wejść do holu i tam zaraz zobaczy się też namiot i tak tam jest kiermasz. To od razu dopytam, w jakich godzinach można przyjść i te publikacje zakupić? No i w jakich cenach one są? Od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 17, a w sobotę w ostatni dzień kiermaszu od 9 do 15, tak jak są czynne pozostałe agendy w Norwidzie. Ceny myślę, że są naprawdę przystępne. Od 2 zł do 10 książek za 10 zł czy za 6 zł jest bardzo mało. Średnia cena książki to jest 3 zł. A jak to wygląda, jeżeli ktoś był na przykład dzisiaj już na tym kiermaszu? Czy jak przyjdzie jutro, to jakieś nowe pozycje się pojawią? Tak, codziennie dwa czy trzy razy, dowozimy książki. To zależy od tego, że pojawia się miejsce u nas na kiermaszu, no bo wszystkiego naraz, tego co przygotowaliśmy, nie można było tam umieścić. I to nie jest też tak, że jeżeli ktoś nie był wczoraj czy dzisiaj, to jutro nie będzie nic nowego. Na pewno do czwartku, piątku mamy jeszcze przede wszystkim bardzo dużo literatury pięknej, obcej, ale popularno-naukowej też. Może zapytam niekoniecznie z tej edycji, bo dopiero co się rozpoczęła, jeżeli chodzi o kiermasz książki, ale z poprzednich, po jakie książki właśnie najchętniej sięgają osoby, które na kiermasze przychodzą? Co najbardziej schodzi? Myślę, że rzeczy, które są znane i w tej chwili jest o nich mowa, chociaż my takich najświeższych całkiem nowości najczęściej nie mamy. Ale myślę, że to zależy też, są osoby, które szukają konkretnych tematów, na przykład książki wojenne albo konkretne romanse i wiedzą, po co dokładnie przychodzą. Najwięcej chyba jednak sprzedajemy literatury pięknej i książek ogólnie historycznych, tak myślę. A jeżeli chodzi o dochód jakiś z tego kiermaszu, to co później biblioteka z tym robi? Jesteście w stanie za to zakupić nowe pozycje, nową literaturę, uzupełnić o jakieś nowości swoje półki? Tak, on jest organizowany właśnie w tym celu, że pieniądze, które pozyskujemy, są przeznaczane na zakup nowości do gmachu i do filii miejskich. To nic, tylko zachęcamy wszystkich zielonogórzan, ale również turystów, żeby udali się właśnie na kiermasz książki. Może akurat coś się uda zakupić. A przejdziemy już do nas kolejnego tematu. 12 września, czwartek, Lubuskiej Bibliotece Norwida. Co się będzie działo?
Jeszcze nawiązując do kiermaszu książki w Bibliotece Norwida, chciałam wspomnieć, że na ten kiermasz czytelnicy, mieszkańcy Zielonej Góry bardzo czekają i kiermasz powtarza się 3 razy do roku, przed świętami Bożego Narodzenia, przed majowym tygodniem bibliotekarza, a więc mamy stałych bywalców. I jeszcze odpowiadając na Pani pytania, jakie książki, jakie gatunki literackie są najbardziej poszukiwane, no to fantastyka, książki podróżnicze. Takie pytania padają między innymi na naszych mediach społecznościowych. Także drodzy Zielonogórzanie, jeżeli macie jakieś wymarzone książki, wymarzonych autorów, a chcecie się dowiedzieć, czy na naszym kiermaszu są takie pozycje, to jak najbardziej piszcie na naszych mediach społecznościowych. My w miarę możliwości natychmiastowo odpowiadamy. Jak Pani jeszcze została przy tym kiermaszu książki, to jak to jest, jeżeli chodzi o grupy wiekowe, które się zjawiają? Czy mamy kryzys czytelnictwa wśród młodych ludzi, czy i oni chętnie sięgają, przychodzą i również literaturę zakupują? O, pani redaktor zadała bardzo podstępne pytanie. Ja wiem, że Instytut Książki wykonał takie badania, jeżeli chodzi o czytelnictwo w Polsce i nagle teraz jest hip, hip, hura, wielki entuzjazm, że my naprawdę zaczęliśmy czytać. Nie będę tego komentować, ale patrząc na kiermasz książki w Bibliotece Norwida, rzeczywiście naprawdę odwiedza nas bardzo dużo osób, tym bardziej, że koleżanka razem z całym zespołem pracowników naszej biblioteki przygotowali cały wachlarz, bo na przykład są książki dla dzieci i dla młodzieży. Tak jak już koleżanka wspomniała, literatura piękna, fantastyka, a przecież wiem, że w Zielonej Górze i działa klub fantastyki. Już niedługo są bachanalia fantastyczne, no więc warto się przygotować. No i takie perełki, białe kruki można wyszukać. No ale może wróćmy do tego czwartklubuskiego. Tak, lato zamknięte w Karawce. Już oddaję Pani głos. Tak, no oczywiście Biblioteka Norwida czuje to tętno i ten puls miasta. Wszyscy żyjemy winobraniem i bardzo dobrze, więc idąc w tym nurcie i dotrzymując kroku, zorganizowany jest w czwartek, najbliższy w czwartek, 12 września o godzinie 18, spotkanie, niezwykłe spotkanie z pasjonatem nalewek. Pan nazywa się Jan Świrepo i być może, że niektórym Zielonogórzanom kojarzy się to nazwisko, ponieważ to jest bardzo aktywna, barwna osoba. Samorządowiec, wicewojewoda swego czasu, poseł na Sejm. Ale zostawmy politykę, bo kiedy się bawimy i cieszymy o polityce, raczej nie rozmawiajmy, bo czasami ona wywołuje jakiekolwiek spory. Bardziej skupmy się, że jest to osoba, która pasjami i to naprawdę z oddaniem serca tworzy nalewki. Nalewki kojarzą nam się no na przykład ze zdrowiem. I z winobraniem. I z winobraniem. Ale nalewki tworzy się z owoców, z ziół, z różnych traw. Mogą być to też owoce jarzębiny, czy też róże. No i właśnie, tak jak jest tytuł książki, Lato zamknięte w Karawce. Jest to niezwykła książka. Pani redaktor mi podpowie, do której kamery tutaj powinnam pokazać, bo warto zaznaczyć, że jest przepięknie wydana. Oprócz przepisów, które no, dokładne są, naprawdę co zważyć, co zmierzyć, co z czym połączyć i gdzie wlać ten mocniejszy trunek i połączyć z owocami, żeby wyciągnąć esencję lata. A więc takie przepisy są w tej książce, ale oprócz tego są anegdoty o ludziach, o miejscach i to o ludziach, którzy mieszkają w naszym regionie. Choćby nawet powoływana jest tu anegdota o piołunówce, to jest jedna z tych nalewek, którą raczyli się aktorzy akurat Teatru i Lubuskiego, czy też Teatru Gorzowskiego. Te anegdoty również są w tej książce, no i oczywiście piękne zdjęcia. Ale to jest bohater, pan Świrepo, a książkę jakby spisał, spotykając się z tym głównym bohaterem od nalewek, pan Mateusz Karkoszka, który byłym dziennikarzem, jest, pracował w telewizji i który też jest samorządowcem, no i próbuje oczywiście zrobić tą najlepszą nalewkę. Co ciekawe, to nalewka może być nawet prezentem dla kobiety. Tu jest taki przepis, nalewka z róży i właśnie w tej karafce, w butelce można zamknąć nie tylko
płynny sok z róży, ale samą różę, kwiat i owoc, a więc to jest też wspaniały prezent na przykład dla ukochanej kobiety. Myślę, że po takiej reklamie na pewno ktoś z chęcią przyjdzie właśnie na to spotkanie. Proszę jeszcze raz przybliżyć, o której godzinie, gdzie, jak się dostać. Drodzy zielonogórzanie, goście, czytelnicy, zapraszamy. W czwartek lubuski o godzinie 18 rozpoczyna się spotkanie, 12 września. No i znajdziecie nas, wiadomo, w głównym budynku w Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Norwida, w ProLibris z kafe, przyjazne, ciepłe miejsce, kawa, herbata, no i może coś jeszcze, ale przede wszystkim dobra zabawa. To zapraszamy i dziękuję bardzo. W naszym studiu była pani Kinga Szczaniecka oraz pani Magda Faron z Biblioteki Norwida. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Winogranie. Sponsorem audycji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Sponsorem programu była Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Partnerem programu było Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.